Tak, oczywiście możemy tutaj podjąć pewne działania. Zmian w materiale genetycznym nie możemy niestety skorygować. Takie zmiany mają zawsze charakter konstytutywny, co oznacza, że my się z nimi rodzimy i te zmiany nie zmieniają się w trakcie naszego życia. Natomiast rozpoznanie choroby u dziecka pozwala wdrożyć odpowiednie postępowanie, które obejmuje modyfikację diety, podawanie pewnych leków, czy unikanie sytuacji, które mogłyby prowokować wystąpienie niepokojących objawów. Objawy u pacjenta z chorobą wrodzoną mogą rozwijać się w czasie, co oznacza, że w momencie, kiedy te objawy staną się niezwykle charakterystyczne i typowe dla konkretnej choroby wrodzonej, wiąże się to już z trwałymi następstwami, których my nie jesteśmy w stanie cofnąć. Dlatego najkorzystniejsze zawsze jest stawianie rozpoznania choroby w stadium przedobjawowym, czyli zanim wystąpią te nieodwracalne następstwa u dziecka.